Wiara a uczucia. Pokój Boży, o którym mowa jest w Biblii, nie jest wcale kwestią uczuć i wrażeń, jak wielu dzisiaj myśli. Tu chodzi wyłącznie o wiarę w doskonały, dokonany fakt. Wiara ta zostaje zdziałana przez moc Ducha Świętego w duszy odczuwającego swą niemoc grzesznika. Wiara różni się w zasadniczy sposób od uczuć serca albo pustego, myślowego, intelektualnego przytakiwania. Ani jedno, ani drugie nie jest wiarą i nie ma z nią nic wspólnego. Nawet jeśli niektórzy ludzie skłaniają się do takiego przekonania, jakże poważna pomyłka. Stwierdzenie takie sprowadza wiarę do czysto ludzkiego wymysłu, podczas gdy w rzeczywistości jest ona ustanowieniem Boga i pochodzi od Boga, pochodzi od Niego. Chwyta się prawdy Bożej ta wiara i prowadzi duszę do bezpośredniej Bożej obecności, do Jego bezpośredniej obecności. Uczucia i emocje nigdy nie potrafią unieść się ponad źródło, z którego pochodzą, a źródłem tym jest człowiek i jego własne ja. Wiara natomiast ma związek z Bogiem oraz Jego wiecznym Słowem i jest żywą więzią, która spaja serce z Bogiem, który ją podarował. Tak możemy przeczytać m.in. w liście do Efezjan, 2 rozdział 8 werset oraz w liście Jakuba, 1 rozdział 17 werset. Nawet szlachetne ludzkie uczucia nie mogą połączyć duszy z Bogiem. Nie są one ani Boże, ani wieczne, lecz raczej ludzkie i zmienne. Przypominają drzewko Jonasza, które urosło jednej nocy, a następnej uschło. Możemy o tym przeczytać w Księdze Jonasza, 4 rozdział 6 do 7 wersetu. Nie taka jest istota wiary. Ma ona żywy udział w całej wartości, mocy i realności źródła, z którego się wywodzi i w podmiocie, z którym ma do czynienia. Wiara usprawiedliwia duszę. Możemy o tym przeczytać w liście do Rzymian 5:1. Oczyszcza serce. Też możemy o tym przeczytać w Dziejach Apostolskich. Czytamy to w Dziejach Apostolskich, 15 rozdział, 9 werset. Także wiara działa w miłości, o czym uczy nas list do Galacjan, 5 rozdział, 6 werset. Także wiara zwycięża świat, o czym uczy nas pierwszy list Jana, 5 rozdział, 4 werset. Uczucia i emocje nie są nigdy w stanie osiągnąć takich wzniosłych efektów. Są one przypisane do ludzkiej natury i do ziemi, podczas gdy wiara należy do Boga i nieba. Tamte zajęte są moim własnym ja. Tutaj, w przypadku wiary, obiektem wiary jest sam Chrystus. Uczucia kierują mój wzrok na mnie samego i ciągną mnie w dół, a spojrzenie wiary skierowane jest na zewnątrz, całkowicie poza moją marną osobę i w górę. Emocje pozostawiają moją duszę w ciemności i dręczącej niepewności, natomiast wiara prowadzi do pokoju i światłości. Mają do czynienia z moim własnym stanem, który jest chwiejny, te uczucia, i poddany nieustannym zachwianiom. W kontraście do tego wiara ma do czynienia z niezmienną prawdą Bożą i wiecznie aktualną ofiarą Chrystusa. Bez wątpienia wiara też wywołuje pewne uczucia, ale są to uczucia spowodowane przez Ducha Świętego. Przy tym nie wolno nigdy popełniać poważnego błędu, jakim jest mieszanie owoców wiary, na przykład pokój, radość, z samą wiarą. Człowiek nie zostaje usprawiedliwiony przez uczucia ani przez wiarę i uczucia, lecz wyłącznie przez wiarę. A dlaczego?
ponieważ wiara bierze Boga za słowo, gdy on zabiera głos. Przyjmuje Boga, przyjmuje go takim, jakim objawił się w osobie i dziele Pana Jezusa Chrystusa, a to stanowi o życiu i sprawiedliwości, i pokoju. Autentyczne uchwycenie się Boga takim, jakim on jest, prowadzi do wszelkich doczesnych i wiecznych błogosławieństw. Gdy człowiek odnajduje Boga, znajduje tym samym wszystko, co jest mu potrzebne na każdy czas i każdy etap jego egzystencji. Boga poznać można jedynie przez jego własne objawienie i wiarę, którą on sam daje, dla której objawienie Boga jest jedynym oparciem i podłożem, na którym działa. Tak więc możemy chociaż trochę zrozumieć znaczenie tej wypowiedzi w pełnym jej wymiarze. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain. Kain nie miał wiary i dlatego złożył ofiarę bezkrwawą. Abel wierzył i dlatego ofiarował zarówno krew, jak i tłuszcz. Symbolizują one życie Chrystusa oraz przewyższającą wszystko znakomitość jego osoby. Krew wskazuje na to pierwsze, tłuszcz na drugie. Podczas epoki Mojżesza absolutny zakaz spożywania obejmował jedno i drugie. Krew to życie, a człowiek znajdujący się pod zakonem nie miał prawa do życia. W 6 rozdziale Ewangelii według Jana znajdujemy jednak pouczenie mówiące, że bez spożywania krwi nie będziemy mieli w sobie życia, bo tak uczy nas Słowo Boże wypowiedziane przez Pana Jezusa. W Ewangelii Jana mamy to zapisane. Jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Werset ten mówi o posiadaniu żywego, autentycznego działu w śmierci Chrystusa i żywej z Nim społeczności. Chrystus jest życiem. Oprócz Niego nie ma życia. Oprócz Chrystusa nie ma życia. W Nim było życie. Tak mówi Ewangelia Jana, 1 rozdział, 4 werset. A poza Nim w nikim innym nie było i nie ma życia. To znaczy w nikim innym życie Jego absolutnym i doskonałym charakterze jako źródła życia. Na Golgocie Pan Jezus Chrystus oddał swe życie i gdy w najgłębszej ciemności, która zasnuła całą ziemię, wisiał na krzyżu, temu właśnie życiu zaliczono przestępstwa i przypisano grzech. W momencie, gdy wydał z siebie ostatnie swe tchnienie i oddał życie, wtedy również i ten poczytany jemu grzech został usunięty. Pozostał na zawsze w grobie, z którego jednak on sam 3. dnia powstał zwycięsko w mocy zupełnie nowego już życia. To nowe życie jest tak samo nierozerwalnie związane ze stanem doskonałej prawości, jak niegdyś grzech został związany z życiem, które zostało złożone w ofierze na krzyżu. Gdy to zrozumiemy, pogłębi się w naszych sercach świadomość całkowitego zniesienia i usunięcia grzechu przez śmierć Chrystusa, a wiemy, że wszystko, co przyczynia się do spotęgowania w nas tej świadomości, służy jednocześnie utwierdzeniu naszego pokoju i większemu uwielbieniu Chrystusa w naszym życiu i oddanej służbie. Wskazaliśmy już na pewien bardzo ważny punkt w historii braci, mianowicie, że obaj utożsamili się całkowicie ze złożonymi przez siebie ofiarami i tworzyli z nimi niepodzielną całość. W obu tych przypadkach nie chodzi wcale o osobę składającą ofiarę, ale wyłącznie o charakter jej ofiary. Stąd też czytamy o Ablu, że Bóg przyznał się do jego darów.
to nie do Abla się przyznał. Nie o Ablu, nie o nim złożył świadectwo, lecz o jego ofierze. Fakt ten stanowi jedyny, poprawny, prawidłowy. Tak, fakt ten stanowi jedyny pełnoprawny grunt pokoju wierzącego i przyjęcia go przez Boga. Bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia.